Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święty Paweł w liście do Rzymian napisał takie słowa: proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę świętą, żywą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Żebyście dali ciała swoje na ofiarę. I teraz wydaje się, że te słowa, które wypowiedział w liście do Rzymian święty Paweł, bardzo dobrze korespondują z tym, co uczynił Jezus, co powiedział Jezus podczas ostatniej wieczerzy, kiedy ustanawiał Eucharystię i kiedy wziął do ręki chleb, połamał go, dawał uczniom i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Dzisiaj zastanówmy się szczególnie nad tym aktem Jezusa, nad tym, co On uczynił i co my przeżywamy też, kiedy uczestniczymy we mszy świętej i słyszymy te słowa Jezusowe. Słyszymy i je przeżywamy. Co my przeżywamy właśnie w tym momencie? Przede wszystkim są tam słowa bardzo ważne. Połamał chleb. Jezus wziął, połamał chleb. Połamał oczywiście nie tylko dlatego, że odłamał kawałek po kawałku i rozdał swoim uczniom, żeby każdy miał, mógł spożyć ten kawałek chleba, jego ciało. Ale to słowo, ten zwrot połamał, oznacza przede wszystkim coś znacznie głębszego, coś bardziej istotnego. Bo to połamanie chleba jest przede wszystkim wyrazem tego, co Jezus czyni, oddając swoje życie za nas. Ten gest połamał, to słowo połamał, oznacza akt ofiarniczy Jezusa, Syna Bożego, dla Jego Ojca. Jezus ofiaruje siebie Ojcu. On daje siebie Ojcu. To jest Jego ofiara. To jest to, co On uczynił dla naszego zbawienia. To jest oczywiście Jego krzyż, ale nie tylko. Całe życie, cały akt zbawienia, który Jezus czyni dla nas. Kiedy więc słuchamy, połamał chleb, to jest to gest właśnie taki ofiarujący siebie Ojcu. I ja, kiedy przeżywam Eucharystię, to też w jakimś sensie muszę połamać siebie. To znaczy wejść w tę postawę Jezusową, sługi, postawę oddania swojego życia, naśladując Jezusa, naśladując i jednocząc się z Jezusem. I słyszymy te słowa: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest oczywiście nie tylko zachęta do tego, żeby spożywać ciało Chrystusowe, ale to jest też postawa Jezusowa. Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. Bierzcie, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. Również te słowa muszą się stać moimi słowami. Czyli ja również, przeżywając dobrze Eucharystię i próbując wejść w postawę Syna Bożego Jezusa, też chcę w jakiś sposób powtórzyć te słowa i powiedzieć: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Również te słowa muszą się stać moje i muszą stać się nasze. To jest właśnie to, co to słowo przecież wypowiadane jest dzisiaj nie przez Jezusa z Wieczernika, ale wypowiada to Jezus zmartwychwstały. Jezus, który jest Jezusem totalnym, Chrystusem totalnym, czyli Jezus zmartwychwstały, który jest głową, a do którego również my należymy. My należymy do Jego ciała. Tak więc Jezus oczywiście wypowiada te słowa w posłuszeństwie Ojcu i z chęci ofiary dla nas, oddania swojego życia dla nas, ale jeśli my nie powtórzymy tych słów wewnętrznie, duchowo i nie przeżyjemy ich, to tej Eucharystii będzie czegoś brakowało. Oczywiście nie w sensie takim obiektywnym, czyli Jezusowej ofierze oczywiście, że nic nie brakuje. Ona jest zbawienna i całkowita, jest doskonała.
Brakuje w sensie takim naszym, że dla nas, dla naszego zbawienia jest coś, czego właśnie brakuje tej ofierze. To znaczy my, jeśli byśmy nie powtórzyli tych słów i nie dali życia Panu Bogu razem z Jezusem, to nie przeżywamy tej Eucharystii właściwie, czyli ona dla nas nie staje się w pełni zbawienna. Tak jak powiedziałem, oczywiście Jezusowa ofiara jest całkowicie doskonała, jest zbawienna. Natomiast jeśli my, uczestnicy liturgii, nie powtórzymy tych słów: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, to jestem ja, za was wydany, ja oddaję siebie moim braciom, Bogu i też moim braciom i siostrom, to czegoś brakuje tej mojej postawie, mojemu przeżywaniu Eucharystii. Więc Kościół jest podczas Eucharystii i ofiarnikiem, i ofiarą, ponieważ jest ofiarnikiem, bo oddaje Ojcu Jezusa i jego ofiarę. On oddaje, my oddajemy Panu Bogu. Ale my również dołączamy siebie i swoje życie. I to jest ta nasza postawa, która jest bardzo ważna. Jezus mówi: to jest moje ciało i mówi: to jest moja krew. Co zamierzał dać Jezus podczas ostatniej wieczerzy, kiedy wypowiadał te słowa: to jest moje ciało i to jest moja krew, na ostatniej wieczerzy? W Biblii ciało oznacza nie tylko tę część osoby naszej, bo my żyjemy, jesteśmy spadkobiercami kultury greckiej, gdzie właśnie ciało oznacza część osoby, że osoba to jest nasza ludzka, to jest ciało, to jest dusza, to jest duch i to razem tworzy osobę. Natomiast ciało właśnie w sensie biblijnym oznacza całą osobę. Jezus mówi: to jestem ja, ja oddaję siebie. Ojcu to mówi przede wszystkim, oddaję siebie za nas w ofierze. To znaczy oddaję całe swoje życie, wszystko. To nie jest tylko śmierć Jezusowa, to nie jest tylko Jego cierpienie. To jest przede wszystkim całe Jego życie. Od momentu poczęcia Jezusa, Jego narodzenia, poprzez Jego dzieciństwo, młodość, wszystko to, co uczynił, Jego pracę, Jego podróże, Jego nauczanie, Jego uzdrawianie, Jego sen, Jego jedzenie, wszystko, co robił, cała Jego codzienność jest właśnie w tym: to jest moje ciało, to jestem ja. I to jest właśnie to, co mówi Jezus, oddając siebie Ojcu. Jezus mówi: to jest moja krew. Co oznacza krew? Krew w Biblii oznacza śmierć, ponieważ krew to jest w języku biblijnym siedlisko życia. Uważano, że krew jest siedliskiem życia, a więc oddanie krwi, przelanie krwi, to znaczy utrata życia, to znaczy śmierć. Co Jezus mówi w takim razie, kiedy mówi: to jest moja krew? Mówi oczywiście o swojej śmierci, o swojej cierpieniu. Ale nie tylko chodzi o taką śmierć definitywną, w sensie umierania, ale chodzi o śmierć w sensie takim, że wszystko, co prowadzi do śmierci, a więc wszelkie cierpienie, choroba, wszelkie upokorzenie, cierpienie właśnie związane i fizyczne, i duchowe, i psychiczne cierpienie, to wszystko jest związane właśnie z tą symboliką krwi i śmierci przede wszystkim. Tak więc, kiedy Jezus mówi: to jest moje ciało, to jest moja krew, mówi: to jest całe moje życie, to jest moja śmierć. I dlatego też właśnie my, kiedy chcielibyśmy dobrze przeżyć ten najważniejszy, można powiedzieć, jednak moment przy świętej, to z Jezusem próbujemy wejść w Jego postawę i z Jezusem oddajemy też Bogu, Ojcu, swoje życie i swoją śmierć, czyli to wszystko, co stanowi nasze życie, czyli nasza codzienność, nasze wysiłki, nasze prace, nasze zmaganie się i tak dalej.
To wszystko, co jest związane z codziennością, ale również moją śmierć, czyli moje cierpienie, moje ograniczenia, moją chorobę. To wszystko, co zmierza ku śmierci w moim życiu, to oddaję też Panu Bogu. I to jest właśnie to, co takie dobre przeżycie w tej części eucharystycznej, tych najważniejszych słów Jezusowych. Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Kiedy ja słyszę słowa Jezusa, to próbuję wejść w tę postawę i razem z Jezusem oddaję też moje życie. Zobaczmy, że na tym polega właśnie zbawienie świata, że Jezus zbawił świat, ale ja muszę też wejść w postawę Jezusową, żeby zbawić też, pozwolić Jezusowi zbawić siebie. Bo jeżeli ja nie wejdę w tę postawę Jezusową, nie oddam swojego życia Panu Bogu, to czegoś brakuje mojemu uczestnictwu we mszy świętej. To jest tylko uczestnictwo zewnętrzne, a nie jest uczestnictwo serca, nie jest uczestnictwo, które jest uczestnictwem wejścia w postawę Jezusową. Dlatego też zobaczmy, że to można uczynić tylko i wyłącznie mocą Ducha Świętego. Mocą Ducha Świętego. To połamanie siebie, czyli przełamanie siebie, swojego egocentryzmu, swojego ja, szukanie siebie, przełamanie tego i wejście w postawę służby, oddania siebie braciom, to jest właśnie dobre uczestniczenie we mszy świętej. I to znaczy właśnie połamał chleb. Ja próbuję wejść w postawę Jezusową, też połamać siebie, czyli zrezygnować z siebie, ze swojego egoizmu i służyć tym, do których mnie Pan posyła i wśród których jestem na co dzień. To dotyczy zarówno księdza, kapłana, jak i dotyczy każdego człowieka świeckiego, i matki, i ojca, i dzieci, i dziadków, wszystkich. To dotyczy każdego człowieka. To jest nasze posłanie i my uczymy się w Eucharystii wejść w postawę Jezusową, tę, która jest właśnie ofiarą taką daną Panu Bogu i braciom. I wtedy dopiero moje uczestnictwo we mszy świętej jest uczestnictwem na wzór Syna Bożego. I jest dobrym przeżyciem tych słów: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Tutaj w tle mamy krzew winny, czyli mamy właśnie w tej chwili takie pierwociny winogron, owoce winnego krzewu. On staje się właśnie winem. W jaki sposób? Najpierw musi być zgnieciony, zmiażdżony. Te grona winnego krzewu muszą być zmiażdżone, zgniecione i później z tego soku powstaje wino. Dlatego też właśnie wino jest obrazem śmierci, bo to wiąże się ze zmiażdżeniem, ze zgnieceniem, a więc z pewnym cierpieniem i ze śmiercią. To wino grono musi umrzeć, musi zostać zmiażdżone, żeby powstało wino, a później właśnie coś nowego całkowicie, krew Jezusowa, która zbawia świat. Dzisiaj więc, kiedy rozważamy te słowa Jezusa, połamał chleb, wziął kielich z winem, rozdał, powiedział: to jest moje ciało, za was wydane, to jest moja krew, za was wylana. My uczmy się uczestniczyć właśnie w Eucharystii, wchodząc w tę postawę Jezusa i też próbując wydać siebie, swoje życie Panu Bogu, oddać je na służbę i próbować odwzorować postawę Jezusa sługi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.